Witam was, kochani, bardzo serdecznie z tej strony Patryk Rojo-Rojewski, Roy Playing Games, naciskiem oczywiście na Royo Fan Games, czyli dojdzie do kolejnej prezentacji dzieła mojego kochanego fana, który jest osobą wyjątkową, albowiem on zapoczątkował ten cykl. On jest autorem pierwszej gry o mnie, dla mnie, że tak powiem. Mówię tu o Dejmiv z kanału Dejmiv, który jakiś czas temu potężna ilość wyświetleń zrobił dla mnie, dla nas w sumie, grę Royo Soldier The Elite Mordore Hardcore. Strasznie drugi tytuł. Macie oczywiście w liście, w opisie filmu, czy gdzieś tutaj w adnotacji. Przyjrzymy się dzisiaj jego drugiej pracy o tytule Urojenia. Już podoba mi się taki sentymentalny klimat, trochę to demon. Fajny pomysł na przyciski, batony. Różne odwołania. Fajnie, no to nic. Nowa gra. Mój pokoik. Klimatycznie, ogólnie komiksowo. Może być. Royo, dzień dobry, cześć i czołem. Boom, headshot Mordorem z kolorowym od kiślu worem. Witam was, Patryk Rojo-Rojewski. Spróbujemy dziś obadać tym razem fanowską produkcję w ramach serii Long Short. Okej, że konać. Jednak Long Short to do końca nie będzie, gdyż długość dzisiejszej gry nie pozwala zrobić adekwatnie dużego odcinka, więc o co chodzi? Otóż, kochani... Perluch? What the? Nie ma czas na wyjaśnienie, chodź ze mną. Ale czekaj. Say what? No, okej, fajnie. Hopsik. Jest i Royo. Ponownie. Kogo mam na półeczce? Na pewno P-Boy, na pewno Mario, Duke, Wiedźmin, mój miecz. Sorry, Royo, standardowo. Lubi szczegóły. Okej. Monitor klasy Jazz Bay, czy obrazek? Telewizor? Gdzie jesteś? Za oknem, chodź szybko. Dun, 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 dun. Mogłeś na wsadzie zrobić, łatwiej by się trzymało. Ale, okej, damy radę. Skakuj! Wbierz na małym przodu przez okno, chcesz bym podążał za tobą, a teraz każesz mi wskoczyć na linę prowadzącą do jakiegoś helikoptera, który nam ma mnie zabrać? Gdzieś? Tak? Tak to chyba wygląda. Na co ja jeszcze czekam? Get to the choppa! Martwa spacja, hops. Naciskamy. Wciągaj! To nie jest śmieszne, zaraz padnę, zginę, marnie! Okej, okej, spokojnie, nie spinaj się, tak tylko żartowałem. Byłem pewny, że zaraz będzie po mnie. Na razie to, kochani, interaktywny film. Ho, jesteś bardziej bojaźliwy niż myślałam. Łatwo ci mówić, może złap za ster. Lecimy na autopilocie. Lecimy gdzie i kim ty jesteś? Jestem z przyszłości, do której się właśnie udajemy. Coś mi się wydaje, że fabuła zapowiada się na ciekawą, co najmniej taką terminatorową. To co, żartujesz sobie z przyszłości? Ekstra! Instynktownie odpowiedział Royo. Hej, do przyszłości. Przyszłości, ale czemu? To jest skomplikowane. Nasze czasy są na skraju upadku. Potrzebujemy pomocy z przeszłości. Jakiś kataklizm? I czemu ja? Ja się na takich rzeczach nie znam. Roboty, które miały nam służyć w życiu codziennym, zbuntowały się. Zaczęły niszczyć miasta. Armia nie daje sobie z nimi rady. Jesteś jedyną osobą z odpowiednimi klasyfikacjami, o którymi wiadomo. Co ty opowiadasz? Ja nigdy na wojnie nie byłem. Jakim cudem mam sobie poradzić z hordą robotów? Naukowcy opracowali specjalną maszynę działającą zupełnie jak gry cyberkompowe. Podobno dobrze się na nich znałeś. Super, znaczy mogę walczyć będąc w jakimś mechu, tak? Nie. Maszyna jest swego rodzaju łożem, które odtwarza wirtualne oblicze rzeczywistości osoby używającej jej. Wciela duszę używającego w twór. Zmacia wszystkie statystyki, czymkolwiek są statystyki. Jaka faza! I zapomniałem się spytać, jak masz na imię? Ja mam na imię Ksena. Ksena? To dosyć oryginalne imię. Musiało się trochę pozmieniać w przyszłości. Tak, odrobinę. Dobra, zaraz wykonamy skok w czasie. Trzymaj się, mój kochany kutaś. No już sobie tak, luźna dygresja narratora. Chapter 1, powrót do przyszłości. Mamy kody na planszy. Ziom! Ty rysowałeś te planescape'y? Zajebiście. Ja się nie zdziwię, jak po prostu kiedyś
moi fani zdisują wszystkie CD Projekty, Redy, kurde, Techlandy, Farmy 51 i mógłbym wymieniać. Czy CD Interactive, ale już pokonaliście CD Interactive, 10 odcinkami, tak. Ła, wszystko lata, podobno wasze czasy są na skraju upadku. Co jeszcze ocalałe miasta, które mamy na celu bronić? To nasz priorytet. Gdzie się teraz udajemy? Do bazy głównodowodzącej. Jesteśmy już blisko, możesz się odprężyć. Real, my kurwa potrafimy, czy to dziom? Tak, ale tu się czasem zlewają. Będę waszym wesołym narratorem. W końcu to gra o mnie, mogę narratować. No. Nie ma czasu na wrażenie. Chodźmy już do maszyny. Dobra, teraz się Matrix kłania. Się posługiwać, chcę przyjść zrozumieć, chodźmy. Jestem graczem, jestem z tego dumny, gamea. Gamea for life. Muszę odklikać. Połóż się tutaj. Damn, świn tuszymy. No dobra, sprawdźmy, co to cacko potrafi. Potrafi dużo. Spodziło piękne dziecko położyć się. Yeah. Dobra, przygodówka. Materializacja Roya. Gdzie ja jestem? Co to za miejsce? Znajdujesz się w komorze treningowej. Sprawdźmy, czy dasz radę walczyć w takiej postaci. Z. Ej, ziom, efekty dźwiękowe mogłeś zrobić, ale spoko. Dodam coś od siebie. Wyśmienicie. Dobra, spróbuję skorzystać teraz z opcji przeniesienia do growego gatunku. Jaki jest twój ulubiony? To chyba oczywiste, że role-playing games. No dobra, poczekaj chwilę. Widzę swój wiosenek ekspa, zdrowia, bany, jaki mordor. Woo! Jest, dobrze, od razu lepiej. Teraz spróbuj się zmierzyć z tą projekcją. No to idziemy. Nie. Czemu kostek mnie nie atakował? Czemu krowy mi nie dają? I czemu eks mi się nie podrósł? Też jestem ciekaw. Tak, chcę ćwiczyć. Jasne, ale wzmocnij wytrzymałość przeciwników i może zapoda jakieś postapokaliptyczne widoczki. Tak, Siom! Ty jesteś koks, okej? Okay. Dyn, dyn, dyn. AZ. Mam bekę z tego. O, zabierz mnie stąd. Dobra, gdzie ciśniemy? Czemu nie leżę w maszynie? A, wykorzystałem okres tej wesołej hibernacji gamingowej. A, się pora gry, niestety nie mogę w końcu przejść do konkretów. Tak, jaka incepcja. Ale czekaj, mam już walczyć tak szybko? Nie jesteś jeszcze gotowy? Nie mogę się doczekać. Gdzie mam zacząć rozróbę? Wow, yeah! Oh yeah! Oh yeah! No to ciśniemy. Jakaś mapka. Jak tam staty właśnie. Uuu. Dobrze, elemencik RPG lubimy zawsze w cenie. Oj nie. Aj. Nie ma łatwo, nie ma łatwo. Kurczę. Kurczę. Dobra, chyba znalazłem sposób. Dobra, nie ma łatwo, nie? Po prostu taki ciul, ciul, ciul i koniec. Level up!
O, dobrze, dobrze. Łoż ty. Dobra, ten się tu zaklinuje. Dobra. Nie ma łatwo, faktycznie roboty. Dobra. Kurde, skoczek, dobra. Wytimingujemy go. Kurde, opluje se wszystko. Dobra, tu ma. O, level up. Dobrze, obrażenia, wszystko rośnie. Bardzo dobrze, ciśniemy dalej. Uhu. A, laser z oczu. Fajny motyw montowałeś. Nie, tu laser. Dobra, że wcześniej tymi oczkami błyska. Okej. Nie wiem, czy... Dobra. Ciur. Dobre, dobre! Dajesz, dajesz, dajesz. No. Dobra, udało się. Wow. Szybko. Dobra, kolejny z głowy, kolejny level up. Aha. Łoż ty! Aj, mnie miziają, białasy. Ostro, czuć, czuć lepsze staty. Wow. Dobra. Stamina maleje. Dobra, dajesz, dajesz, dajesz. I kolejny level up, dobre. Checkpoint. Dopiero teraz, nie. Wszystkich naraz montowałeś. Dobra, padł. Gad. Dobra. Dobra. Kurczę. Ale mnie już wskazujący boli. Ziomuś, testowałeś to. O! O! Jak się ma żonę, to skill spada w dłoni. A. Level up kolejny. Jest szósteczka. Mike numer 4. Oż ty w życiu, Bosiak. Dobra. Aha, dobra. Spróbuję rzucać losowymi słowami. Tarcza! Chyba nie działa. Atak Mordoru, fala hejtu, masowy kisiel, będziesz u pani. Bawełna! Tak! Zajebiste, ziomek, masz wyobraźnię. Dobra, zawraca się za nitroś na Mekone 4, nie jesteś jeszcze gotowy na walkę z nim. Xena? Wiesz, tak szybko się odzyskasz? Macie coś. Ha, ha. Dobre, 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 dobre. Co ty robisz? Podpisuję się. Po co? Zdaję sobie sprawę... Czasem się...
Ziom, dobre. Rojoś. I rok. Zajebiste. Rozdział drugi. Legion przeciwko Legionowi. Kot Mahaha. Mamy do dyspozycji dużą ilość starszych modeli robotów, które wciąż z nami współpracują. W tej misji wykorzystam je w walce. Używam taktykę. Spójrz na plan. Projekt tarcza. Zajebiste. Jeszcze wmontowałeś tutaj ręczne prace. Zajebiste. Zajebiste. Ciul. Tarcza. Tarcza. Zajebiste, jeszcze więcej, banować wszystkie śmieci. Dokładnie tak. Tarcza! Jeb, 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 zajebiste. Choć ich było ze 100 tysięcy. Tarcze kute, 10 miesięcy! Stawią czoła każdemu, martwa spacja. Tak, to było epickie. To było za epickie! Zajebiste odwołania, kurde, świetna. Bomba. Zdisowałem jej plan ataku. Nie, nie, tarczę do przodu. Operacja ciul wszystkim. Oj. Kurde, długa ta gra. Po prostu. Rojo, make it simple. Dobre, dobre. Fajnie mnie opisuje. Jest odpięty, możesz spokojnie go używać. Okej, okay, jedziemy. Rozdział trzeci. Solidny metal. Mamy mapkę. A tam coś jest, a ja mogę skakusiać? Nie mogę skakusiać. Tam jest jakiś, jakaś rzecz. Hops. Czyli zbieramy po prostu twoje zajebisty pomysł, ziom. Ale poziom tej gry kompletnie mnie nie dziwi po tej pierwszej. Pierwsza miała tylko jedną wadę. Była za krótka. Wbij. Jesteśmy tu. A właśnie, czy na boki też możemy? Nie. Dobra, czyli po prostu według mapki. Dobra, idziemy tam. O oh yeah, coś tu jest. Okej. Okay. Wbijemy, bo chcemy iść tam na górę. Okej. Okay. Musimy wbić i tędy. Mordulator do Glocka. Jaki wbita na się. Jak ziomek, chyba musisz. Co jest? Aha,
Okej. Okay. Ale ja chcę, bo to był jakiś znaj... Dyn, dyn, dyn. Dobra, palimy z Glocka. Ciul! Nie ten! Zajebiste! Strach przed snem! Dobra. Machete. Okej. Okay. O, co my tu mamy? Urojenia. Chyba są koncept arty, tak mi się wydają. Tylko moja broń nie rozumie. Jeb, 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 jeb. Jeb, 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 jeb. Myślę o poziomie tych gier w ramach Royal Fun Games. Po prostu obłęd jakiś. Trzeba to jakoś gdzieś nagłosić. Na pewno jak ktoś się mnie będzie pytał. Z dobrych znajomych, którzy zajmują się robieniem gier dla mniejszych i większych firm. Jak będą potrzebowali, to powiem. Wybierz sobie kogoś z Royal Fun Games. Masz. Serio, to moi widzowie robią. Pierdolisz. No, moi widzowie. Ja myślałem, że twoi widzowie to wiesz, tarcza szmato i yo. Nie. Moi widzowie. To cofam. Ale nie suba! Podnieść. Podnieść. Panie! Nie! What the fuck? Dobre, dobre i mocne. Ciul, level up, jest. Super. Urojenia. Rozdział 5. Oh yeah. Tiki ting. Tiki ting. Dobre, dobre. Jesteśmy razem z laseczką. No to razem. Yeah. Dobra, wow! Tych wszystkich tutaj. Czy dam radę? Dobra.
Tutaj ostrożnie trzeba. Nie za dobrze z życiem. Dobra, jest level up. Żyćko się odnowiło. What the? Oj, wyczuwam twist fabularny i delikatny mindfuck. Ale... Całą grę myślałem, jaki ten gościu jest zajebisty. I teraz coś takiego. Będę mało oryginalny, mało kreatywny. Zajebisty razy dwa, o! No to ja... Ja pierdzielę. To było chore, ja w pewnym momencie się podkochiwałem w niej. Wyszedł jeszcze taki miszmasz jak Old Boy, ziom, działałeś na granicy. O, dobrze. Działałeś na granicy. A już nie wiem, na końcu języka, kurczę, przez całą grę. Fajna ta dupcia, perle przypomina. It's your daughter, Rojo. Oh no! I am a stronger! I am stronger! Czarno-czerwony miecz, ciul! To rozumiem. 13, chyba nie bez pod... Nie przez przypadek. Okej, w sensie jestem nieśmiertelny, ale nie mogę niczym tam strzelać. Z. Quick time event, ziom! Jak zrobiłeś quick time event? O? Wstęp, czy może znowu cholera? Jest jakiś napis. Rojo. Haha, czyli to co? Ziom, kurwa! Brawa na stojąco! Plus dowód, że nie nagrywam bez gaci. Ha, naprawdę, ziomek! Zajebiście! Coś niesamowitego! Fabuła, rozgrywka, elementy RPG. No fabuła, fabuła! Motyw, że w... Rysowałeś tła planscape'y, drugi plan, koncept arty w formie znajdziek, mnóstwo fajnych odwołań, ale znów fabuła, końcówka, coś po prostu niesamowitego. Dziękuję ci serdecznie, twój skill podrósł, naprawdę zrobiłeś ogromny krok naprzód w porównaniu ze twoją pierwszą produkcją, która sprawiła, która doprowadzi do tego, że narodził się z cyklu Royo Fun Games. Jednak jedno się nie zmieniło, jesteś dalej fenomenalnym pasjonatem z świetną wyobraźnią i dobrym sercem. Dziękuję ci serdecznie, kochani. Kolejny genialny odcinek, kolejna fantastyczna gra, kolejny piękny, kreatywny,
widz. Trzymajcie koń, serdeczna tarcia. Hejas!